Bahar została porwana przez człowieka Halila i wszyscy ją szukają. W 33 odcinku Promyka Nadziei Ipek i Omer odnajdą dziewczynkę. Sprawdź, co się wydarzy w 33 odcinku serialu Promyk Nadziei. Bahar Izabela Damla Guvenimir niespodziewanie została porwana przez człowieka Halila, serii Bospór. Mężczyzna przetrzymywał ją w domu, a wszyscy bezskutecznie próbowali znaleźć dziewczynkę. W 33 odcinku serialu Promyk Nadziei Peri Eli Fili dowiaduje się od matki, co robi jej brat Omer Pati Ayan. Tymczasem konflikt między Suheilą Khande Arisoy a Ipek Gulsa Eide, która wciąż szuka Bahar z Omerem, narasta. Peri i Paki idą do hotelu Omera, dołącza do nich nawet Ozan Ali Yagi z Turmus, lecz nie mogą spotkać się z Omerem. Halil rozmawia w więzieniu z Kadirem Ayan Kiciusu o Bahar. W międzyczasie Bahar ucieka porywaczowi, na szczęście Ipek i Omer ją odnajdują. Promyk Nadziei, odcinek 33, w piątek, 7 maja 2021 roku o godzinie 17:15 w TVP2. Sprawdź program i...